Jesteś w obrębie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Kośminie. Tutaj 10 sierpnia 1889 roku urodziła się Zofia Kossak, wybitna polska pisarka XX wieku. W tym miejscu przeżyła swoich pierwszych 21 lat. Stoisz przed tablicą, która przedstawia grafikę z okładki książki Zofii Kossak pod tytułem Ognisty wóz. To zbiór opowiadań, który został wydany po raz pierwszy w 1963 roku, 5 lat przed śmiercią autorki. Wspólnym motywem opowiadań są znaki Bożego działania w świecie, tajemnicze i dyskretne, a czasem gwałtowne i przejmujące lękiem. Biblijne motywy przeplatają się z ludowymi legendami. Czasy starotestamentalne z dniami okupacji. Główni bohaterowie to zarówno królowie i prorocy, jak i niepiśmienny pastuch czy wiejska babuszka. Wyjątkową perłą tego zbioru jest opowiadanie nigdy wcześniej nieopublikowane pod tytułem Zmartwychwstał prawdziwie, którego akcja toczy się w stalinowskiej Rosji.